Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam Was z kultowej Schlenkerli w Bambergu, a przeniosłem się tutaj, żeby zdegustować specjalne piwo, którego jeszcze nie miałem okazji pić, właśnie z tego browaru, chociaż browar się nazywa Schlenkerla, browar się nazywa Heller, natomiast Schlenkerla to jest ten kultowy lokal w Bambergu, na Starym Mieście. Schlenkerla to taki człowiek, można by to przetłumaczyć na polskie kulas albo kulawy, coś takiego. Podobno był to taki właśnie ten właściciel tej gospody, któremu na nogę spadła. Właśnie tutaj są różne wersje. W pierwszej wersji słyszałem, że na nogę, a w innej słyszałem, że na rękę. I on, że ręką powłóczył, bo rękę miał bezwładną. W innej wersji jest, że on miał tą nogę jakąś tam powłóczył, ciągnął tą nogą za sobą. No i że w specyficzny sposób chodził i właśnie go tak nazwali, tak żartobliwie, ironicznie, kulasek, tak? Taki Schlenkerla. No i tutaj mamy piwo wyjątkowe, bo jest to piwo na post. Fasten Bio, tutaj mamy Land Beer po angielsku, dlatego tutaj oczywiście fioletowe barwy, tak jak ornat w czasie Wielkiego Postu ksiądz zakłada w tych barwach. Tutaj mamy napis Anno Domini 2017. No muszę powiedzieć, że jestem mocno ciekawy tego piwa, bo to jest jedno z tych, których nie piłem ze Schlenkerli. Ja piłem Rauchmarzena, czyli najsłynniejsze to piwo, czyli Raubier. Piłem Eiche Doppelbock, czyli koźlaka podwójnego, wędzonego, czy suszonego na... uważonego na słodzie wędzonym dębem, dębiną. Bo te są, jak nie mam, bukiem, znaczy na pewno Rauchmarzen. Piłem Urboka, piłem Rauchweizena, piłem Hellesa, który podobno w ogóle nie używają tam słodu wędzonego, tylko po prostu z całej instalacji, z tanków, z rur ta wędzoność przechodzi do tego piwa, jest całkiem konkretnie wędzone. No i tego nie piłem. No więc spróbujmy. Trzeba powiedzieć, że to, że mamy możliwość to piwo, bo ja to kupiłem w Polsce, w Drink Hali, możecie kupić w dobrych sklepach specjalistycznych. To, że mam okazję to piwo pić, zawdzięczamy wszyscy tutaj w Polsce Grzegorzowi Zwierzynie, szefowi wszystkich szefów, czyli jednemu z założycieli Pinty, no i też tutaj w tej roli jako szefa Krainy Piwa, czyli hurtowni, dystrybutora, który jest też importerem. Grzesiek naprawdę jest wielkim miłośnikiem Schlenkerli. Co roku, jak to mówi, a właściwie kilka razy do roku odbywa pielgrzymkę tam do Schlenkerli, żeby tam na miejscu się napić. Zawsze musi się napić Urboka każdego roku. Więc jest też oficjalnym dystrybutorem chyba Schlenkerli w ogóle w Polsce. Także super, że udało się takie piwo spróbować. No więc spróbujmy, bo sam jestem ciekaw. Na kapslu właśnie fioletowym, no bardzo ładny jest ten kapsel. Ten właśnie Schlenkerla tytułowy. Tutaj oryginalne szkło, które kiedyś dostałem od chłopaka mojej siostry. Chciał się podlizać. Przywiózł mi właśnie Schlenkerle i przywiózł mi to szkło. No jest, kurczę, bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. W Bambergu się dymi. Oj, dymi się. Taka... A już mi ślina cieknie. Wędzonka taka... mi się kojarzy, chociaż już nie jadłem z 20 parę lat, z taką kiełbą, po prostu kiełbasą śląską nad ogniskiem upieczoną, skwierczącą, taką troszkę już taką czarniawą miejscami, przypaloną. Właśnie taki aromat. Takiej kiełby z ognicha.
Dość jasne, jaśniejsze na pewno niż, niż Rauchmercen. Taka barwa miedziana, można powiedzieć ciemnobursztynowa. Jak widzicie, bardzo obfita, drobnopęcherzykowa, sztywna piana. Ja też troszkę tak agresywnie nalewałem, bo no, musi mi coś na intro zostać. No ale prezentuje się naprawdę nieźle. Jaśniejsze. Jaśniejsze zdecydowanie od Rauchmercena. No w zasadzie chyba tylko Helles i Rauchweizen mogą być tutaj ciemniejsze. Przepraszam, jaśniejsze od tego piwa. No intensywna wędzonych, naprawdę. Jak ktoś nie lubi wędzonki, to będzie mu... To niech nie kupuje, bo po prostu szkoda, żeby marnował dobre piwo. Jest słodycz. To w ogóle smakuje, jakby to był jakiś koźlak, a to ma alkoholu 5,5, więc zakładam, że to jest góra jakaś 13, 14 ekstraktu, a jest bardzo, no dosyć słodkie, takie właśnie soczyste, mięsiste. Kurczę, bardzo dobre. Goryczka, konkret. Średnia w kierunku wysokiej, trochę taka właśnie palona, spalona nawet. Bardzo ogniskowe jest. Jak były takie lata, że na przykład na Rauchbiera narzekałem, czy też Rauchmercena, że tam mało tej wędzonki, no to tu jest naprawdę w opór. W opór jest tej wędzonki. Nie mogę powiedzieć, że byłoby lepiej, jakby było więcej. To już naprawdę to coś mówi. Wyobrażam sobie, że może być więcej, ale nie wiem, czy byłoby lepiej. Więc tu jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Powiem szczerze, nie widziałem w sklepach zwykłego Rauchmercena, bo właśnie widziałem to Urboka, Eiche Doppelbock. Każdy z piw ze Schlenkerli w zasadzie piwosz, który lubi wędzonki, to po prostu musi spróbować, a piwosz, który jeszcze... Piwosz, nie lubię określenia piwosz. Birgik, pasjonat piwa. Świr piwny, beer freak, no nie wiem, jak to jeszcze nazwać, ale nie piwosz. A ktoś, kto nigdy nie pił wędzonki, to niech spróbuje właśnie Schlenkerla. To może być na początku ciężkie przeżycie. Ja pamiętam, jak dostałem tą szklankę i dostałem właśnie piwo z tym, to po prostu wypiłem z trudem. Wypiłem z trudem, ale dzisiaj jestem no, miłośnikiem. W Polsce się dymi nie gorzej niż w Bambergu, tak więc naprawdę polecam. Polecam, bo jest to kultowe piwo, a to tutaj ten Fastenbier rzeczywiście robi robotę. To nie jest jakiś tam ubogi krewny Rauchmercena czy Urboka. Nie, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre piwo. Mam wrażenie, że nawet musiałbym porównać side by side. Nawet tą intensywnością wędzenia dorównuje albo nawet przewyższa Rauchbiera. Czy tam Rauchmercena, no. Bardzo, bardzo dobre piwo. W Bambergu się dymi i to dobrze się dymi. Tak więc polecam. Obejrzyjcie sobie inne filmy, bo inne piwa ze Schlenkerli już były degustowane dawno, a nawet jest film ze Schlenkerli z lokalu, gdzie tam z Wojtkiem Frączykiem w 2012 degustowaliśmy sobie piwa i nagraliśmy takie krótkie wideo. Wasze zdrowie. Prost zum Wohl!
można się tym piwem najeść. Taką pianą.